Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Talizmana, piątą edycję. Kolejny odcinek z tej gry. No i muszę się przyznać do tej makabrycznie gigantycznej lamy, którą popełniłem w poprzednim odcinku. Sprawdzałem na nagraniu. Dodałem napisy w poprzednim odcinku do tego, ale sprawdzałem na nagraniu. Wygrałem grę praktycznie. No byłem tutaj na tym polu. Ewidentnie pole to było podświetlone. Nie wiem, co się wydarzyło, jakie zamglenie mózgowe miałem, że ja kliknąłem tu, no i już wtedy musiałem wyjść. Nie dało się nic innego zrobić, ale ewidentnie to pole się świeciło, wystarczyło tu kliknąć i bym wygrał grę. Byłem tak blisko, w tym momencie jesteśmy w mieście, no bo nas tutaj przeniosło, no i prawdopodobieństwo dotarcia z powrotem tutaj będzie bardzo małe, bo tutaj troll już chyba też się rozpędził. Spróbujemy podejść do tego, no spróbujemy, pewnie przegramy ten odcinek, no ale za swoją własną głupotę będę musiał zapłacić teraz przegraniem. A już miałem wrażenie, że pierwszą grę, którą rozegram w tej grze, pierwszą potyczkę, którą rozegram w tej piątej edycji Talizmana, będzie piąta potyczka, pierwsza potyczka będzie wygrana. A tu wychodzi na to, że chyba niekoniecznie. No dobra. Nie ma co płakać nad głupotą. Trzeba grać dalej. Spróbujemy się tam dostać. Nie wiem, może się uda, może się nie uda. Która chyba 408, 9 jakoś tak? Szósteczkę wyrzuciłem. Nie mam złota, tu jakbym się przeniósł, to mógłbym zapłacić i przenieść się tutaj, ale nie, no, pójdziemy do kapliczki. Dostaniemy jedno życie. Okej, no i nic więcej nie zrobimy. No, trzeba liczyć na to, że komputerowi przeciwnicy nie są skorzy do wygrania jakoś bardzo szybko. O, mini na przykład wyszedł. I pozwolą mi jeszcze... Jeszcze raz tam dojść. A tak dobrze szło. Wszystkie pola pokonywałem bez problemu większego. No i jakoś to... Nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Przecież 1000 razy w to grałem. Wiem, jak się w to gra. Nie wiem, czy przez to, że parę zasad jest zmienionych, mi jakoś utkwiło w głowie, że może tam też coś zmienili. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale cóż, zdarza się. Mega lama w tym roku, jeśli chodzi o granie. Dobra, troll ma 2 życia, tak naprawdę. Jakby umarł, to by było na rękę, ale pewnie tak się nie stanie. Dobra, jak tam wejść najszybciej? Mamy kolejną 6. Co tu jest? Tu jest wioska, ale w wiosce... Jak pójdziemy do wioski, to jedyne, co możemy zrobić... Znaczy, możemy iść do kowala. A nie, nie możemy, bo nie ma złota. Musielibyśmy iść do Mistyka. Mistyka, przepraszam. No, tam 5 by wrzucił, to by było całkiem na rękę. Dobra, przejdźmy się do niego. Zobaczmy, co się uda wyrzucić. A, 1. Zmieniasz charakter na zły. No dobra. Jakoś ten charakter to mnie tak nie rusza. Za szczególnie. Zobaczmy, co mnich. Mnich chce się uzdrowić. No, ma 2 życia tylko, także... Wyleczył się do 4. Złodziej. Złodziej też idzie w naszym kierunku. Dobra, tratwę, ale mało prawdopodobne, żebyśmy wylosowali. Kupi, o, a na targowisku można chyba kupić, ale nie mamy za co. Także... No i troll ma już tylko 1 życie. Zobaczymy, co się wydarzy. 4. No mogę próbować tutaj. Co to jest w ogóle? Magiczne wrota. Mogę przejść przez magiczne wrota i jakby się udało, to... No, to jest jakiś pomysł. Dobra, to idziemy, przenosimy się tu. 3. Miasto. Ile mamy? Nie no, chciałbym przerzucić. Jak pech, to pech. U alchemika możemy coś na złoto wymienić, a u zaklinaczki możemy zostać ropuchą. Pewnie mam pecha dzisiaj. Po tym, jak poszła poprzednia kolejka. No nie, otrzymujesz 1 zaklęcie, dobra. Rozproszenie magii. Możesz rzucić to zaklęcie natychmiast po tym, jak... Gdy ktoś rzucił inne, efekt poprzedniego zaklęcia zostanie anulowany. Dobra, może się przydać, ale niekoniecznie. Punkty losu chciałbym oszczędzać, bo...
bo tam się mogą przydać w tej wewnętrznej krainie, ale jeszcze będę miał okazję w ogóle tam dotrzeć. Zobaczymy. Wiedźma? Co to była za karta? Halo, chciałbym to zobaczyć. Dobra, walcz sobie. Aha, bo to jest... Wiedźma, ale tam chyba ży było. Możliwe, że kolejna jakaś literówka. Dobra, ten magiczne wrota, no proszę bardzo. Szóstka równi nagrozy. No. No i to będzie chyba krótki odcinek. To będzie chyba bardzo krótki odcinek, bo na to wychodzi, że kolega tam już startuje też do przejścia. A my ugrzęźliśmy po prostu w mieście. No i powolutku tratwę jakbyśmy trafili, no to byłoby miło, no ale... Ale pewnie się nie uda. Zjawa! Rzuć kostką zjawa, i zjawa tam się pojawi, gdzie rzucimy kostką, czyli dwójka, czyli w wiosce. No dobra, niech idzie sobie do wioski. Nic specjalnego. Dobra, złodziej nam zagraża. Złodziej wychodzi na to, że może być tak, że on wygra ten pojedynek. Dobra. Przegram. Na własne życzenie przegrałem, jakby nie było. Zagramy nową postacią następnym razem. Dopóki nie wyjdzie żaden dodatek, ani uaktualnie... Znaczy, jakiś patch wyszedł teraz, ale nic nie dodaje, jeśli chodzi o postaci i tak dalej, to spróbujemy ograć każdą postać po kolei. Zobaczymy, na ile mi się uda, na ile mi wystarczy samozaparcia. Ale talizman z grą, która taka jest relaksująca, jakby nie było. Aha, mogę sobie coś kupić, ale nie mogę sobie nic kupić, bo przecież nie mam ani grosza. Dobra. O! A, złodziej nie ma amuletu, także i tak nie może iść nigdzie. No dobra. Miło. Dobrze było też, żeby... O, a, siła 5, także troll sobie spokojnie z nim poradzi. Topór by był jeszcze dobry, bo można by było zbudować tratwę teoretycznie. Ale to topora też nie mamy, także... No, najlepiej by było wyrzucić szóstkę i trafić na równiny grozy, tak jak on zrobił, no ale... co tu jest, bo nie pamiętam. Kaplica. No... Mogę teleportować się na dowolną obszar w tej krainie, okej. To by było spoko w ostateczności. A tutaj są magiczne wrota. No dobra, to lecimy na magiczny wrót w takim wypadku podobnie. I liczymy na to, że uda się rzucić coś powyżej... Ale mam pecha. Powyżej trójki chciałem powiedzieć. Nie no, nie będę przerzucał. Szkoda mi punktów. Ale to może decydować... Dobra, ostatni raz przerzucam. 5. Do świątyni idziemy. No dobra. Niech będzie. Mamy jeden punkt losu tylko, także... To rzucamy kostką. Szósteczka to jest... otrzymujesz jeden punkt siły. Bardzo ładnie. To akurat mi na rękę. Dobra, teraz nie chciałbym złodzieja napotkać, żeby mi nie ukradł talizmana czasami, bo może tak być. Troll może chcieć walczyć z nami. Zobaczymy. Już się groźnie zrobiło. Dużo ich jest, przeciwników. Mnich będzie walczył z ogrem. Kule jasnowidzenia rzuci. Nie wiem, co tu się wydarzyło, nie zdążyłem zobaczyć. Ten obszar nawiedza potępieniec. Dobra, przeniósł się tutaj i pokonuje zjawę, moc 4. No i nawet jakby wszystkie zjawa wyrzuciła, to i tak nie miała szans. No dobra, zabrał zjawę. Wymienia sobie na punkty, okej. Okay. No i złodziej. Piąteczkę wyrzucił, czyli tym razem do nas nie przyjdzie. Okej. Okay. Wychodzi. Bardzo miło z jego strony. Bardzo, bardzo miło z jego strony. Po co on tu przyszedł? Co on tu chce kupić? Tratwę kupił? No przecież... Bez sensu zagranie, no ale dobra. Jakbyś tam patent ma. Przecież wyszedł z tej krainy, to po co z powrotem chce wejść?
No dobra, rzućmy kostką, zobaczmy, co się wylosuje. 4. No i właśnie tak chciałem tutaj. Tutaj jest ten amulet, który przez przypadek poprzednim razem podniosłem. Ale ja tu nie chcę nic. Nie, zostaw przedmiot. I kończymy turę. Dobra, w następnej turze przechodzimy dalej. Nie uda się, nie sądzę, żeby się udało. Chociaż może. Otworzyć wrota. Mamy siły 9. Mamy jeden punkt więcej niż mieliśmy poprzednim razem, także... A poprzednim razem się udało. Niestety punktów losu mamy mało, a... Później jest to miejsce, gdzie jak... Źle rzucimy, to nas teleportuje w jakiś... Inny obszar i dalej będziemy uwięzieni gdzieś. Dobra, wyrzucił wiedźmę. No i to było bardzo dziwne zagranie. Poszedł kupić tratwę po to, żeby przenieść się z powrotem do środka. O! Plaga! Plaga, jeśli masz zły charakter, otrzymujesz jeden punkt mocy. Diablik, ale to jego. On ma, czyli ma już 12. Diablik przeniósł go aż tam. Tam ma przewoźnika albo gospodę, korzysta z gospody. I wyrzucił 1. Tracisz 1 punkt życia w bijatyce. No ale on życie ma dużo. Jest mocną postacią w ogóle, nie wiem. Spokojnie mógłby iść dalej, tylko nie ma talizmana. Bez tego nic nie zrobi. Czemu mnie chcesz bić, bandyto? Będa jedna. Dobra, hełm użyjemy. 13. A, przegrałem. Nie jestem w stanie go przebić. Dobra. Co mi zabierze? Jak mi zabierze talizman, to się wkurzę. No oczywiście, że mi zabrał talizman. No patrzcie nas. Nie będę się brzydko wyrażał. Skurczysyna. No i dupa. I teraz gówno mogę zrobić, brzydko mówiąc, bo nie mogę wejść, bo nie mam talizmana. Tak mnie załatwił. Tutaj teraz już nie mogę chodzić, bo jestem zły. Ale mogę iść na cmentarz. A, na cmentarz się przejdziemy. No dobra, i tak bez talizmana to nic tu nie działa. Co tutaj jest? Czarodziej. Zaklęcie daje. No, zaklęcie mi jest też niepotrzebne do niczego. Dobra, to idziemy tutaj. Miało się skończyć szybko, a tu się jednak nie skończy szybko. Chyba, że troll w tej kolejce, w następnej kolejce idzie do środka, bo istnieje taka opcja, że on zabrał mi ten talizman. Dobra, weźmiemy punkt losu, zawsze to więcej. A tu 2 punkty losu dostałem. No dobra, miło. Miło. Że zabrał mi ten talizman i będzie próbował się przedrzeć. No, to też jest jakieś rozwiązanie, no gra się skończy w takim wypadku. Lekko chory jestem, także przepraszam za to kaszlenie delikatne i siorbanie czasami. Napiję się kawy, zanim oni wykonają swój ruch. Złodziej ma za dużo pieniędzy, na to wychodzi i dlatego wydaje na te tratwy cały czas. Dobra, co ty, kolego, próbujesz? Tak, próbujesz przejść. No, domyślałem się. Mamy coraz mniej czasu. Coraz mniej czasu. 6. Co tu jest? Labirynt. Nie, no to labirynt to bez sensu, żebyśmy tam szli. Tutaj są skały. No nic innego tutaj nie jestem w stanie zdziałać w tym momencie. Dobra, przeniesiemy się tutaj. Nie musiałem tu rzucać oczywiście. Rzuciłem. No i... Zaatakował mnie duch. Mogę stracić punkt życia. Albo próbować przerzucić. Mamy 3. No dobra. No, na przerzucałem. Pojechałam dzisiaj z tymi kostkami. Zdecydowanie. No dobra, nie udało się. Nie dość, że straciliśmy punkt losu, to jeszcze punkt życia. Fontanna mądrości. Okej. Okay. No i złodziej. Złodziej też idzie do środka, ale złodziej do tego środka już idzie 4. raz chyba. Zabrał ten amulet w końcu, tak? Nie może używać czarów żadnych, ale on tak chyba nie używał czarów. Musi coś wyrzucić.
Zabrał amulet i wyrzucił amulet. No. Inteligencja przeciwnika jest dosyć. O, wyrzucił na tyle, że zostaje w miejscu. No dobra, to chyba przegraliśmy. Już go nie zdążę dogonić raczej. Zwłaszcza, że nie mam tego cholernego talizmana. No, załatwił mnie tam na cacy przy tym wejściu. Teraz ja bym tam wędrował prawdopodobnie i próbował się przedrzeć. Ale nie poszło. Dobra, wąż, siła 4. My mamy siłę 9. Mamy jeszcze mieczyk. Użyjemy hełmu też. 10 do 4. Automatyczne zabójstwo. Dziękujemy. Okej. Okay. Mnich sobie wędruje po okolicy i co? Nic się nie dzieje. Okej. Okay. 56 runda. Ogólnie rzecz biorąc. Złodziej nie może przejść, bo nie ma talizmanu, także do tego jego łażenie takie zamieć. Przepraszam. Święta lanca. Jeszcze dwie sztuki złota. Świętej lance chyba nie może mieć zły bohater. No, troll wędruje jak najdalej, gra ze śmiercią. No tutaj jeszcze może przegrać. Ale proszę, jak mu idzie. Zabił śmierć. Pokonał śmierć, zostaje, także... Zostało mu jedno miejsce, które pewnie pokona i... I koniec. Jedną rundę możemy się ruszyć tylko, bo jest zamieć. Jak fajnie jest animowane, proszę bardzo, jest zamieć, widać o... Jakieś pioruny, śnieg i tak dalej. Co tutaj jest? Zmora, moc 3. No, bylibyśmy ją w stanie pokonać, ale nie wiem, czy to jest sens. Znaczy, w tym momencie to już w ogóle przegraliśmy, także. Bagno. Aha, czyli nie mamy wyjścia za bardzo. Dobra, idziemy tę zmorę. Tu spróbujemy jeszcze na koniec pokonać. Moc 6, ona ma moc 3. No, tak... 10, wygraliśmy, bardzo ładnie. Możemy ją sobie zabrać. Czy mamy odpowiednią ilość punktów, żeby wymienić sobie na moc? No nie mamy. Dobra, nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy się o jedno miejsce ruszyć. U nich też musi o jedno... Wylosował sobie miecz. I co teraz, co teraz? Tutaj kolega, dwa mieszki złota. No i troll. Troll się rusza tutaj. Walka z wilkołakiem. A siła 10, no ale to on tak ma. On ma siłę 13 w tym momencie. Dobra, jesteśmy 3. Myślę, że troll nie popełni takiej głupoty jak ja i przejdzie po prostu do korony władzy, a nie cofnie się w ostatniej chwili. No, miałem szansę wygrać. Miałem szansę wygrać. Gra dała mi szansę wygrania. Nie wykorzystałem jej totalnie przez głupie zagranie. Nie mam wytłumaczenia, dlaczego tak zrobiłem. Co się wydarzyło? Nie mam zielonego pojęcia. Jakie zaćmienie wtedy nastąpiło, że ja się przesunąłem o to miejsce, gdzie nie trzeba. Znaczy, na to miejsce, gdzie nie trzeba. Mieszek złota. Teraz złoto? Na co mi teraz złoto? Dwie kolejki przed końcem gry. Dobra. Mnich? Mnich jeszcze coś tam próbuje. Idziesz do mnie? Chodź się bić. Nie, mnich woli się pobić ze strażnikiem. 9 do 9. No i wygrał. Wygrał, także idzie sobie dalej. Spoko. Różdżka. Co wywali? Miecz wywali, dobra. I sobie dobrał czar jeszcze. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać już trolla. Złodziej wychodzi. Zaklinacza. Trafił zaklinacza, coś tam sobie dobrał. Aha, teleportację do dowolnego obszaru, poszedł na cmentarz. Okej, okay, no i troll. Przedostatnia runda. oby kliknął tutaj. Nie, to się nie stanie. To się nie stanie. Możemy spróbować pobić strażnika.
Może nam się uda. Hełm weźmiemy 10 do 9 na szansę wyrównania. No, wygraliśmy. Nie ma znaczenia, nie mam talizmana, także i tak nie byłem w stanie tu już nic zrobić. Olbrzym! No, jeszcze sobie olbrzyma pobijemy i zmora. I święta lanca. Dobra. Najpierw bijemy olbrzyma. Widzicie, nie chcę skończyć za szybko tej gry. Siła 6, my mamy siłę 10. 12, może być remis co najwyżej. No i jest remis. Jak pech, to pech. Do samego końca. Znaczy pech, no zostanie to po prostu, nic nie tracimy. A, i przegraliśmy z nim, czyli nie rozważamy następnych kart, tak. To jedynie to tracimy, że tej lancy nie mogliśmy wziąć, ale lancy chyba nie może mieć dobry poszukiwacz, także i tak bym nie mógł jej wziąć. Drzwi otworzył, tak, drzwi otworzył, próbuję się załapać też na wygranie, no ale już teraz to troszeczkę za późno na takie akcje. Kupuję tych tratw. Ale ile ma pieniędzy z Kubany? No i troll kończy rozgrywkę. I tak powinniśmy my skończyć. Tak to powinno wyglądać w poprzednim odcinku. Ale to zwycięzcą powinien być krasnolud, a nie troll. No niestety. Ale troll wygrał. Zagrał bardzo dobrze. Zabrał mi talizman. Jakby mi nie zabrał, to kto wie, czy nie bylibyśmy na tym miejscu. Zabrał mi talizman, no i wyszło jak wyszło. Tak wyglądała pierwsza rozgrywka. Gra się bardzo przyjemnie. Mimo wszystko, jak te sztuczne ognie tutaj. Jeszcze jeśli miałbym na coś... Może nie narzekać, ale ta grafika mogła być troszeczkę bardziej wyraźna. Nie wiem, może jakby na 4K monitorze było to, by było to wszystko bardziej wyraźne. Ja gram Full HD także. Także nie, tak nie... Albo na mniejszym ekranie właśnie może by było to fajnie wyglądało, ale i tak wygląda fajnie. Dobra, kontynuacja, koniec. Pierwsza gra, którą przegraliśmy, gra oczywiście zniknęła. Pierwsza gra, którą przegrałem na własne życzenie, bo mogłem wygrać. Nie będę tworzył nowej gry, w następnym odcinku zagramy kolejną postacią, ale jaką to się okaże już w następnym odcinku, bo na chwilę obecną nie wiem jeszcze i nie zastanawiam się nad tym, podejmę decyzję pewnie na początku kolejnego odcinka, jak odpalimy grę. Na razie nie ma żadnych innych dodatków, także... czy tu stali się gdzieś, da to sprawdzić? Graj. Samouczki. Gra w sieci. To nie. Profil. Jedna ukończona gra, proszę bardzo. Najczęściej grany krasnolud. No na razie tylko jeden. Na razie tylko jeden. Jedną postacią grałem, także... Moja kolekcja właśnie tutaj. Oficjalnie zapowiedziany jest żniwiarz, ale trzeba na niego czekać, bo o, tutaj się nie mieści tekst w ramkach. Niestety. Troszeczkę to też tak wygląda brzydko. Za dużo tekstu, za mało ramki. Ale nie ma daty, jakiejś oficjalnej daty, która będzie, jeśli chodzi o tego żniwiarza. Czekamy. Do tej pory będziemy grać po prostu domyślny zestaw. Tutaj jest, można utworzyć talię, nie wiem, czy to już działa w tym momencie. Nowy pokład. No dobra. Nowa talia. Można... To usuniemy. Można tworzyć talię, czyli wyrzucić jakieś karty, które by nam nie odpowiadały. Można całkiem niezłe jakieś te rozgrywki dzięki temu stworzyć, ale to na to jeszcze przyjdzie czas. Na chwilę obecną będziemy ogrywać pewnie kolejne postacie i próbować wygrać, nie popełniając głupich ruchów. Dzisiejszy odcinek troszkę krótszy, no z tego względu po prostu, że gra się zakończyła. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!